Raz, 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 dwa, trzy. Próba mikrofonu. Czy mnie słychać? Postawcie, proszę, plusiki. Ewa, słyszę, Ryszard, słyszę. Dzisiaj z nowego sprzętu do Was nadaję. Ciekawy jestem, jak mnie będzie słychać, jak będzie się ta prezentacja toczyła. Jeżeli chodzi o nasze nowe urządzenie, mam nadzieję, że będzie wszystko sprawnie, szybko i tak po nowemu, że tak powiem. Dzisiaj, słuchajcie, wielki dzień, możemy iść do lasu między innymi, tak? Maleją te wszystkie obostrzenia. Cieszmy się tym, słuchajcie, tak, ta piosenka, no nie mogą dzisiaj nie puścić. Wszystko na nowo zaczynamy i może właśnie uda nam się to zrobić teraz po nowemu z Tiandem, jak wszystko się będzie rodziło do życia na nowo, tak? I teraz musimy się do tego wszystkiego przygotować, bo powiem Wam, że w zeszłym tygodniu, no. Święta świętami, każdy we własnym najbliższym gronie były nieco inne, no przeżyliśmy je, ale słuchajcie, no brakowało mi spotkania z wami, bo tydzień temu nie byliśmy, dlatego dzisiaj znowu rozpoczynamy nasz cotygodniowy rytuał, czyli spotkania o możliwościach, o biznesie Tiandę, o tym, jak współpracować, jak działać, bo słuchajcie, jest teraz ten idealny moment. My, nie wiem jak u was, my akurat bardzo intensywnie wykorzystujemy ten czas kwarantanny i pomimo tych wszystkich obostrzeń, oczywiście, bo jesteśmy z wami w kontakcie online, ale także, tak jak wam zapowiedziałem kilka tygodni temu, chyba trzy, że nabyliśmy nową nieruchomość i systematycznie, będąc tam, jakby nie mogąc nigdzie wyjeżdżać, no to skupiliśmy się na wykończeniu i już mam nadzieję, na początku maja będziemy się mogli pochwalić, jak to wygląda, jak przygotowaliśmy to wszystko, między innymi też dla Was, ale to już niebawem. Słuchajcie, idzie to bardzo intensywnie, te prace. Jesteśmy już praktycznie na ukończeniu samej siedziby. Teraz się jeszcze trzeba skupić na przewiezieniu całego magazynu i tutaj jeszcze kilka rzeczy trzeba zaadoptować, ale to już niebawem, a nie chcę Wam tak kawałkami pokazywać, tylko chciałbym mieć tą frajdę, tą możliwość przedstawić to wszystko, jak to będzie wyglądało, a słuchajcie, myślę, że powiecie, co ten Mirek taki nakręcony, ale jak już będziemy mogli przedstawić to wszystko wam, to sami powiecie, że jest to naprawdę jakiś tam kolejny nasz wyczyn, kolejny nasz cel zrealizowany i tego wszystkim życzę, żeby po prostu razem z Tiandę zmieniało się wasze życie, zmieniały się wasze kolejne cele, bo tak naprawdę po coś to robimy. Od dzisiaj do tego się będę także też jeszcze odnosił, do tych celi, do tego właśnie jak do tego wszystkiego podejść, ale słuchajcie, no, jakie jest nasze zadanie w dzisiejszych czasach? Bo dobrze wiecie, że to wszystko się dopiero zaczyna, ta cała gospodarka rozpędzać na nowo, a my, naszym zadaniem na ten moment to jest oczywiście dzielenie się informacją. Dzielenie się informacją to jest nasze zadanie na dwa tematy. Z jednej strony na temat produktu, czyli cały czas doradzamy osobom zainteresowanym, jak stosować nasze produkty, jakie mamy, na jakie rozwiązania są nasze konkretne typy, ale także dzielcie się też możliwościami o współpracy. To jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że każdy z nas ma różne opcje, tak? Można być klientem VIP, jak wiecie, czyli dostać numer ID, promować markę wśród swoich najbliższego swojego otoczenia i zbierać czy odbierać nagrody comiesięczne za to, że jesteśmy lojalnym klubowiczem, czyli członkiem wspólnoty społeczności Tiandę. No, można też być partnerem biznesowym. Partner biznesowy ma już większe wymagania. Partner biznesowy może budować swój zespół, zapraszać do współpracy i oczywiście ma wszystkie te walory dodatnie co VIP klient. No i oczywiście, jeżeli ktoś zapozna się już z tajnikami współpracy z marką Tiandę, to można oczywiście zostać przedsiębiorcą w branży marketingu sieciowego, czego Wam ogromnie życzę, ale jest to już duża odpowiedzialność i myślę, że tutaj jakby na tym etapie kolejne osoby będą zainteresowane taką współpracą, ale to nie jest na samym początku, dlatego że aby być przedsiębiorcą i prowadzić ogromny zespół i dokonywać naprawdę konkretnych comiesięcznych obrotów, obroty są już w skali ponad milion złotych miesięcznie, to już jest kilkanaście milionów złotych rocznie, to są naprawdę bardzo duże obroty i w dzisiejszych czasach pomimo minimalnego spadku, mówię nie minimalny spadek, bo to nie jest tak odczuwalny spadek, że spadek
spadek jest o 50%, ale oczywiście spadek jak u każdego z Was jakiś tam jest, co nie znaczy, że już przygotowujemy się do wielkiego boom, który za chwileczkę będzie, bo słuchajcie, akurat firma Tiandy działa w branży, gdzie produkty pierwszej potrzeby kupuje każdy. I zawsze, tak? Zawsze. Teraz tylko zależy od tego, czy w ramach tej konkurencji, która jest na rynku, czy to będą produkty marki Tiandę, czy produkty innych firm. I to jest właśnie nasze zadanie po to, aby taki system wielopoziomowego wynagradzania sprawdził się także u nas, tak? Kiedy budujemy sieć konsumentów nastawionych na zarabianie pieniędzy oraz budowanie biznesu, gdzie jednocześnie korzystamy z produktu, bo jeżeli ktoś nie będzie korzystał z tego produktu, to niestety tak naprawdę no, nie będzie widział tutaj tych wszystkich możliwości, jakie daje współpraca z marką Tiandę. Oczywiście właściwy start dla nas samych jest bardzo ważny, ale także dla naszych nowych partnerów, których zapraszamy do współpracy. Czyli musimy pokazać, jak pracować z zespołem, musimy przedstawić prawidłową dystrybucję. Ale uwaga, nie produktów od razu, tylko prawidłową dystrybucję wiedzy w swojej grupie. Czyli od Was zależy, jak prawidłowo poprowadzić taką osobę, aby ta osoba chciała działać, czyli i online, i offline. Nie zapominajmy, że ten offline, czyli to, co się dzieje na ziemi, a nie tylko w internecie, to też jest bardzo potrzebne, dlatego że ta sytuacja za chwileczkę wróci do normy. Słuchajcie, pomimo tej całej paniki, która jest, naprawdę za chwileczkę będzie się wszystko działo. Ja naprawdę przeprowadzam bardzo wiele rozmów z różnymi ludźmi z różnych branż. Zdarza się taka sytuacja, że są osoby, które będą zamykały swoje bardzo duże biznesy, bo niestety nie przetrwały tego kryzysu, ale są osoby, które systematycznie pomimo tej sytuacji prowadziły swoje biznesy, bo nie mogły sobie pozwolić na to, aby zamknąć całkowicie albo zweryfikowały pewne jakby działania właśnie do internetu po to, aby przetrwać ten trudny okres. Musimy się dopasować do potrzeb i do możliwości biznesowych i tutaj uważam, że właśnie każdy z nas może sobie na to pozwolić, dlatego że firma Tiandę daje takie możliwości, tak? Czyli naszym zadaniem jest rozmawiać z wieloma osobami. Dlaczego? Dlatego, że ciągle poznajemy nowych ludzi, zwiększamy sobie szanse na to, aby umówić się na jakby wypróbowanie naszego jednego z naszego modelów biznesowych. I na każdym kroku każdy może przyjrzeć się naszemu projektowi i podjąć taką decyzję, czy aby na pewno chciałby zadziałać i sprawdzić. Ale oczywiście zgodzę się też z tym, że taka osoba jako partner ma dostęp do stałej zniżki, bo aż minus 35%, co w dzisiejszych czasach jest też bardzo ważne i ma możliwość zarobienia od razu na marży, czyli może rekomendować, polecać produkty pierwszej codziennego użytku, pierwszej potrzeby swoim osobom ze swojego otoczenia i jeszcze na tym zarabiać, jeżeli tylko będzie zainteresowana taka osobą takim modelem współpracy. Oczywiście ważne jest to, aby ta osoba zrozumiała, że jeżeli cena w katalogu jest 100 zł, to ona płaci za to 65 zł i cały zysk jest dla takiej osoby. Trzeba taką osobę przeprowadzić przez nasz plan marketingowy, pokazać, jaka jest ścieżka rozwoju, jak to wygląda, że jeden punkt równa się 1 euro. Im więcej punktów uzbieramy, tym więcej mamy wynagrodzeń. Co jeżeli chodzi o prawidłowe prowadzenie takiego nowego partnera? No, fakty są takie, że prawdopodobnie nie wszystkie osoby z naszego zespołu są tak samo aktywne. Są osoby, które na przykład zapisały się, zarejestrowały się, kupiły pierwsze zakupy, ale tak naprawdę nie czują tego jeszcze na tym etapie, żeby od razu budować grupy, budować zespoły. One po prostu polecają, rekomendują wśród swojego otoczenia, testują, sprawdzają, czy aby to, co my mówimy, działa. No jest taki moment, że to właśnie w ten sposób musi wyglądać. Nowy partner, taki pasywny, mało co robi, słuchajcie. On najlepiej chciałby, żeby ktoś za niego wszystko zrobił, tak? Najlepiej, żeby ktoś pomógł w tym i tak naprawdę ma tylko i wyłącznie oczekiwania. Ale czy nam o coś takiego chodzi? Czy nowy partner aktywny to jest taki potencjalny lider, czyli on zadaje jedno pytanie: co mam zrobić, aby nasi partnerzy z mojego zespołu usamodzielnili się i działali? On ma jedno pytanie w głowie, on się zastanawia i zadaje pytanie swojemu sponsorowi: po co?
Po to, aby właśnie prawidłowo uruchomić takiego partnera, należy go wyposażyć w pewne kompetencje, czyli potrzebne takie narzędzia, które pozwolą mu wystartować w tym biznesie, tak? Które go zachęcą do działania, czyli w trakcie naszego całego procesu, który będziemy prowadzić, takiego nowego partnera, musimy wiedzieć o tym, że będą osoby, które będą rezygnowały. Po prostu to nie jest ich bajka, tak? To jest normalne. Słuchajcie, wy się nie łudźcie z tym, że wszyscy z waszego otoczenia będą chcieli prowadzić ten biznes, że wy będziecie im upadać, a widzisz, w tej sytuacji byś otworzył online, byś prowadził. Nie, słuchajcie, są osoby, które pomimo takiej okazji, która się nadarza na rynku, one wolą patrzeć na wiadomości, wolą narzekać i zostawcie ich z tym, bo nie każdy tutaj odnajdzie się w tym biznesie. To jest pierwsza ważna zasada, że my musimy do tego naprawdę podejść bardzo strategicznie i szukać osoby, które tak naprawdę chciałyby podjąć ten biznes, chciałyby osiągnąć coś z nami, coś większego, chciałyby zmienić swoje życie, tak? I jest to bardzo ważne dla nich. I teraz pytanie, co jest dla nich ważne? Czy ten sukces, który my im chcemy pokazać, który może zmienić ich życie, czy oni są na to gotowi z drugiej strony? Jeżeli są na to gotowi, mają 100% zaangażowania, to my wiemy, co zrobić, żeby właśnie zrealizować te wszystkie możliwości. Czyli wszędzie buduje się jego wiara. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba widzi, że są efekty, a jak są efekty, to oczywiście da radę, a jak ona czuje, że da radę, to będzie dobrze, tak? I słuchajcie, dlatego dzisiaj postanowiłem przejść z wami taki początek, dlatego że są w ogóle z nami osoby stosunkowo krótko współpracujące z marką Tiandet. Postawcie może jedynki, to będę wiedział, jak dopasować tok przekazywania wiedzy. Jeżeli są z nami osoby takie, to proszę postawcie jedyneczki. Jak nie ma, to ok, to z wami przejdę szybciej ten temat. Wy mnie w ogóle słyszycie? Dajcie jakiś znak, że mnie słyszycie, ktokolwiek, jakiś plusik. Dobra, ważne, że mnie słyszycie, świetnie, dobra. Słuchajcie, to też dla was też jest bardzo, uważam, potrzebne, bo kształtowanie i powtarzanie tych pierwszych kroków jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że to wy macie kontakt z tymi nowymi osobami, potencjalnymi partnerami i to od was zależy najbardziej, jak wy wprowadzicie właśnie w te pierwsze kroki takie osoby. Oczywiście wiemy o takich kluczowych zasadach, czyli za zakupione i polecane nasze produkty oczywiście są tak zwane naliczane punkty. Za te punkty firma proponuje nam zwroty pieniężne, co jest bardzo ważne, czyli nie dostajemy nagrody, tylko za dokonywanie comiesięcznych zakupów firma nalicza punkty, a za te punkty, jak się konkretną ilość uzbiera, uzyskujemy tak zwane premie pieniężne, tak? Im więcej zakupimy lub osoby z naszego polecenia zakupią, tym większe są te premie. Jeden punkt równa się mniej więcej 1 euro, tak? No i teraz słuchajcie, minimalna nasza biznesowa aktywność to jest 100 punktów w planie marketingowym. Rekomendowana przez naszych wszystkich liderów to oczywiście jest 150 punktów, tak? Może być więcej, ale minimalnie 150 punktów. Dlaczego 150 punktów? A mianowicie dlatego, że aby brać i korzystać ze wszystkich możliwych promocji, które daje firma, to jest właśnie bezwzględne 150 punktów. Co idzie w ślad za tym? Możemy wybrać my sami dla siebie opcję biznesową, która jest nam najbliższa, tak? Pragniemy jedynie na przykład kupować na własne potrzeby i cieszyć się z przysługujących nam zniżek. Jesteśmy tak zwanym VIP klientem, tak? Korzystamy ze wszystkiego, co partner biznesowy na samym początku, ale jesteśmy tylko VIP klientem, bo nie budujemy zespołów. Mamy chęć rozwijania własnej sprzedaży. Jesteśmy dobrymi sprzedawcami. Oczywiście mamy taką możliwość. Chcemy stać się właścicielem galerii, filii lub centrum serwisowego czy dystrybucyjnego. Jak najbardziej jest taka możliwość, czyli ktoś, kto się czuje bardziej w biznesie tradycyjnym, jest tutaj też taka możliwość. Chcemy poszerzyć zakres usług w swoim gabinecie kosmetycznym o wyszukane produkty, które akurat są w marce, w firmie Tiandę. Jak najbardziej możemy z tego skorzystać. Chcemy rozwijać karierę w tej firmie, także jest to wszystko opisane nam. Pytanie tylko, które należy zadać sobie na samym początku, po co mamy wejść na ustalony z naszym sponsorem cel, dlaczego mamy tam wejść, tak? Co tam na nas czeka, tak? I co zmieni to, że my zrealizujemy pewne cele wspólne, ustalone z naszym sponsorem,
to co zmieni w naszym życiu i tak naprawdę jak mamy to zrobić? To jest kluczowe pytanie wielu osób, które muszą się jakby skupić na tym i przeanalizować to, tak? Słuchajcie, ten partner biznesowy może wybrać różne opcje, ale najważniejsze to jest to, że jeżeli wiemy, dlaczego mamy tam wejść, to my musimy określić jasno i mieć sprecyzowany cel. Po co? Aby to określić, to my musimy wiedzieć, jakimi wartościami kierujemy się. Czy są one spójne? Czy wartości firmy są spójne z moimi, tak? Czy nam zależy bardziej na pięknie, na zdrowiu, na jakości? Czy bardziej liczymy na współpracę i na rozwój? Czy jesteśmy proekologiczni, w harmonii z naturą? Czy liczy się dla nas etyka w biznesie? To wszystko jest bardzo istotne, ale dlatego zachęcam do tego, aby na samym początku poznać firmy. Czym dokładnie się zajmuje ta firma oraz kim są klienci tej firmy, co jest też bardzo ważne. Bo nasza firma prowadzi dystrybucję produktów kosmetycznych i nie tylko, terapeutycznych można powiedzieć, które są oparte na tybetańskich recepturach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcyjnych. A klientami są osoby, które cenią sobie dobrą jakość w przystępnej cenie i są otwarte na innowacje i na nowe trendy, które pojawiają się, czyli zwolennicy indywidualnych doradztwa w prawidłowej pielęgnacji, czyli mamy tak zwane prowadzenie klienta, który lubi mieć tak zwaną opiekę w 100%, tak zwaną indywidualną, tak? I od nas zależy, czy ten klient będzie chciał takie produkty, które mu zaoferujemy, czy on się wpisuje w potrzeby tego współczesnego rynku, tak? Jakie te produkty i jak mu zaoferować? Ja oferuję produkty pierwszej potrzeby, czyli wpisuję się w tak zwany biotrend, rozwiązuję powszechne problemy skórne oraz podwyższające jej zdolność do samoregeneracji oraz odporności. I to od nas zależy, czy ten klient będzie chciał skorzystać z naszych produktów. Kto znajduje się w kadrze zarządzającej, a mianowicie trójka wspaniałych ludzi, czyli Tatiana Poliakowa, Aleksander Jelkin i Andrzej Powagin. Jest to trójka menadżerów, którzy rozkręcili firmę Tiandę już 13 lat na rynku i firma naprawdę prężnie z miesiąca na miesiąc wprowadzają kolejne nowe produkty, które cieszą się bardzo ogromnym powodzeniem. Co wyróżniają na tle konkurencyjnych marek, słuchajcie? To też jest bardzo kluczowe pytanie tak naprawdę, bo z jednej strony jest to unikatowość składów starożytnych receptur Dalekiego Wschodu. Mamy innowacyjne programy pielęgnacyjne, które coraz bardziej promujemy. Mamy połączenie z jednej strony biznesu tradycyjnego, który jest oparty o model franczyzowy, a z drugiej strony możemy tworzyć struktury, czyli swoje zespoły w marketingu wielopoziomowym i tak naprawdę tutaj wynagrodzenie jest dla wielu zaangażowanych osób za dany obrót comiesięczny. To jest też bardzo istotne, że z jednej strony ktoś, kto czuje się dobrze w biznesie tradycyjnym, także może z tego skorzystać, a przy okazji jeszcze buduje sobie biznes MLM, tak? Kolejna bardzo ważna rzecz. Jakie jest zapotrzebowanie społeczeństwa na produkty oferowane przez firmę? No ja myślę, że prawie 100%. Można powiedzieć, że nie 100, ale blisko 100%, dlatego że nasze produkty działają w kilku obszarach, które trafiają tak naprawdę w każdą potrzebę. Jaka jest nasza dostępność i przystępność dla przeciętnego użytkownika? Myślę, że ogromna. Dlaczego? Dlatego, że pomimo sytuacja, jaka teraz jest, to mamy w sklepach online całą sprzedaż, w social mediach cały czas są promocje, czyli Facebook, Instagram, YouTube cały czas działa, ale tradycyjne formy, czyli galerie, franczyzy, to też jest bardzo ważne, że także tam można jakby dostać nasze produkty. Co dalej? Jak przedstawia się rozwój firmy w perspektywie lat jej obecności na rynku? No firma działa, słuchajcie, już 13 lat na rynku. Firma ma już blisko 700 produktów. Zaczynała w Europie, w Polsce od 60 produktów. Teraz jest blisko 700 produktów, co oznacza, że stale firma się rozwija. I uwaga, nawet w tym trudnym okresie firma wprowadza nowe produkty. Jak ostatnia ściereczka do szyb, do powierzchni szklanych. Słuchajcie, nie wiem, kto z Was testował. Ja akurat testowałem ją, czyszcząc sobie szyby w swoim samochodzie. No ja jestem pod wielkim wrażeniem, bo po prostu uwielbiam mieć
naprawdę czyste, niepopracowane szyby i właśnie dzięki tej naszej ścieradce to jest wszystko możliwe. Ona pucuje niesamowicie. Te szyby są po prostu czyste, nie ma smug. Ja mam przyciemniane szyby, to wszystko widać tutaj, nic, po prostu jest rewelacja. Nie mówię już o dużych powierzchniach szyb, jak jest na przykład okna się myje, to też idzie wypolerować tą szczoteczką wszystko, ściereczką. Słuchajcie, co dalej? Co dalej? Ważne jest to, że jeżeli już wiemy coś o firmie, wiemy jakie ma możliwości, wiemy jak działać, to zadajemy sobie pytanie, co jest moim zadaniem, tak? Co jest zadaniem naszego nowego partnera? Oczywiście, my mówimy 150 punktów i więcej, ale ten nowy partner mówi, o co chodzi z tymi punktami, tak? My mamy zadanie nasze, jest, aby ta nowa osoba była pod opieką swojego sponsora, czyli ty jako nowy partner zwróć się do swojej osoby, która jest doświadczona w tym biznesie, która już działa wiele miesięcy, która wskaże ci kierunek i pomoże przejść przez te pierwsze etapy tej drogi, po to, abyś właśnie się nie zniechęcił, po to, abyś wiedział, że jesteś na właściwym jakby kierunku sfokusowany, tak? Do jak długo? No tak długo, aż stanie się taki nowy partner właśnie samodzielnym partnerem. To jest bardzo istotne, aby pokazać, że da się, tak? Czyli wspólnie wybieramy zestawy produktów, które będziemy testować, testowali na sobie i na swoim otoczeniu najbliższym w celu uzyskania opinii zwrotnej. Słuchajcie, to jest taki standardowe działanie. Jeżeli nie będziemy używać naszych produktów marki Tiandę, to nie będziemy robić tego biznesu. To właśnie na tym polega, że jeżeli jesteś produktem produktu, czyli będziesz używał produktów Tiandę i będziesz miał wyrobione zdanie, będziesz korzystał z opinii na grupie Zobacz Efekt, tam się dzielimy efektami i będziesz o tym mówił, to tak naprawdę w bardzo szybkim czasie pozyskasz kolejnych zainteresowanych właśnie taką formą działania. Produkty są stworzone dla zaspokajania naszych potrzeb, więc zacznijmy je używać. Jeżeli nie będziemy używać, to tak naprawdę nie będziemy dalej polecać. Do tego, że używamy, to jeszcze musimy cieszyć się z tych efektów, czyli musimy być zadowoleni, mieć entuzjazm, żeby dalej przekazywać te informacje w swoim otoczeniu. Jeżeli będziemy się cieszyć z efektów, to oczywiście, że będziemy polecać. I właśnie marketing rekomendacyjny polega na tym: używaj, ciesz się z efektów i do tego wszystkiego jeszcze polecaj, tak? Co dalej? Słuchajcie, jeżeli ty zdecydujesz i masz tą możliwość, że ty decydujesz, czy chcesz rozwijać karierę w swojej firmie, czy pragniesz jedynie kupować na własne potrzeby i cieszyć się ze zniżek, które uzyskujesz, czy chcesz rozwijać tylko własną sprzedaż, to wszystko powinieneś ustalić ze swoim sponsorem. Dlaczego? Dlatego, że twój sponsor podpowie ci, że jeżeli zaplanujesz, że będziesz chciał się rozwijać według ścieżki kariery, jaką ma marka Tiandę, to tak naprawdę rozpoczynamy jako instruktor, jako te 1000 punktów, a celem naszym w bardzo szybkim czasie jest osiągnięcie kwalifikacji dyrektorskiej, 7000 punktów. Do tego oczywiście jest przypisany tak zwany plan marketingowy. Plan marketingowy, który jest jednostronicowy, który pokazuje, że w zależności od osiągnięcia danej kwalifikacji jest przypisana wartość punktowa, a w ślad za tą wartością punktową jest nawet wartość kwotowa, jaką można uzyskać na danej kwalifikacji ze swoim całym zespołem. I jak widzicie, na samym początku jest to kilkanaście złotych, ale potem to wszystko w bardzo szybkim czasie rośnie. To się rozprzestrzenia jak kula śnieżna, którą na początku małą się ciężko zlepić ten śnieg, ale potem jak już to się wszystko nabiera rozpędu, to naprawdę ta kula jest coraz większa i te pieniądze są coraz większe w tej przestrzeni. I to wszystko jest do zrealizowania. Tak naprawdę każdy z Was może osiągnąć konkretny pułap punktowy, ale musicie wiedzieć jedno, że jeżeli osiągniecie większy procent, to wraz ze swoim jakby obrotem towarowym, ze swoją grupą, im większy macie poziom, tym więcej za Wasz obrót także Wy dostaniecie premii. Skąd to się bierze? Bo liczymy jakby 100 punktów czy 150 punktów robicie sami, to macie konkretną prowizję za te 150 punktów. Ale jeżeli wy robicie 150 punktów, ale z grupą robicie 7000 punktów, to nie macie 5 czy 10%, tylko macie od razu za swój obrót na przykład 30% i znacznie ta premia wzrasta.
Słuchajcie, wyższe wynagrodzenia na wyższych etapach, to jest bardzo istotne. Potem mamy motywujące nagrody, łącznie z samochodami, z wycieczkami, które no, zostały teraz poprzesuwane niestety w sytuacji światowej. Ale normalnie mamy motywacyjne wyjazdy 2 razy do roku. Otrzymujemy kolejne narzędzia do podwyższenia swoich kwalifikacji. Mamy szansę zbudować samodzielnie firmę o nieograniczonych możliwościach, o nieograniczonym rozwoju i o nieograniczonych dochodach, bez zaangażowania wysokiego kapitału początkowego, co jest bardzo istotne, bo wielu nowych zainteresowanych zadaje pytanie, to ile muszę włożyć na sam początek? A ja mówię, na pewno nie pieniędzy, tylko twojego zaangażowania. Zaangażowanie, czas, jak najbardziej tak. Im więcej włożymy na samym początku, tym większe wyniki będziemy mieć za jakiś czas. Ale nie ma czegoś takiego jak pakiety, jako wpłaty jakichś dużych kwot inwestycji na samym początku. Tutaj firma Tiandę wie o tym, że nasz produkt broni się sam. Jeżeli wprowadzimy dany produkt do danego otoczenia, to tak naprawdę każdy zaczyna go dalej potem zamawiać. Możemy zadbać o swój własny rozwój, ucząc się i poszerzając swoje doświadczenie na każdym etapie naszej drogi biznesowej, czyli to jest też bardzo ważne. To my decydujemy o tym, z kim chcemy współpracować, czyli według własnego grafiku pracy pracujemy w dowolnych miejscach na świecie, bo biznes działa globalnie oraz przy wsparciu osób, którym zależy na naszym sukcesie, czyli nie dość, że prowadzimy ten biznes globalnie, to jeszcze mamy liderów, którzy tak naprawdę chcą nam pomóc w tym wszystkim, dlatego że wiedzą tacy liderzy, że jak my się usamodzielnimy, będziemy się rozwijać, to ten biznes będzie rósł dla każdego. Czyli naucz się korzystać z narzędzi, które daje ci firma. Korzystaj z grup zamkniętych, czyli grupa Tiandę, przewodnik, na której masz dostęp do wszystkich informacji o produktach Tiandę biznesowo, gdzie nagrywamy mnóstwo filmików, krótkich, takich instruktażowych dla Was i oczywiście zobacz efekt, gdzie dzielimy się efektami. Ale to nie tylko, bo oprócz tego wszystkiego mamy wiele informacji, które możemy uzyskać od naszych sponsorów. Mamy dostęp do opracowań, mamy dostęp do szkoleń, do webinarów, mamy dostęp do promocji i motywacyjnych nagród. To wszystko czeka na każdego, kto tylko będzie chciał działać. Ale ważne, żeby ustalić ten pierwszy cel. Twój pierwszy cel to oczywiście minimum 1000 punktów, żeby myśleć o biznesie. Oczywiście ja wiem, że ktoś powie, wystarczy przecież 100 punktów, czy 150, czy 300, bo to jest stabilna sprzedaż. Dzisiaj mówimy biznesowo. Biznesowo to jest 1000 punktów i więcej, tak? 1000 punktów to jest obrót około 4000 zł. No i właśnie, tutaj zaczynają się pierwsze schody. Ktoś powie, jak w domu, nie organizując żadnych spotkań, zrealizować obrót 1000 punktów, czyli 4000 zł. Słuchajcie, to tylko jest zadanie waszego sponsora, czyli razem, wspólnie. Jeżeli osoby są gotowe na takie działanie, to oczywiście ze swoim sponsorem ustalacie strategię działania i łączymy się na Zoomie, łączymy się na Skype'ie i wprowadzamy to wszystko w życie. To wszystko zależy od Was, od tego, jak do tego podejdziecie. Czyli jeżeli czujecie się dobrze w sprzedaży, możecie podzielić się informacją o firmie, o produktach z wybranymi przez nas osobami. Dajecie im możliwość kupowania ze zniżką, rejestrujecie takie osoby w swojej grupie zakupowej. Wspólnymi zakupami możemy również osiągnąć ten obrót. Czyli to nie jest tak, że ktoś sam musi zrobić 1000 punktów. Wy możecie rejestrować, zachęcać do rejestracji za 50 punktów i stworzyć grupę osób według pewnego schematu, gdzie każdy zaprasza kolejne 2-3 osoby do współpracy. Tak? Jest to możliwe jak najbardziej. Czyli naszym zadaniem przy realizacji 1000 punktów to oczywiście zapraszaj do współpracy partnerów biznesowych, przekazać im wszystkie należne narzędzia, które są, wszystkie informacje niezbędne na start, czyli jak rekomendować produkty, gdzie są i jak można uzyskać linki do szkoleń. Potem mamy informacje o promocjach, dostęp do własnego biura online, z naszym instruktorem oczywiście, to jest też bardzo ważne. I pogłębiać wiedzę produktową, cieszyć się wysoką marżą ze sprzedaży. Oczywiście ten gabinet online jest bardzo istotny, ale na samym początku, zanim przejdziecie cały gabinet online, proszę Was, przejdźcie ze swoimi nowymi partnerami tak naprawdę stronę rejestracji w naszym gabinecie, bo każdy może się tego nauczyć i nawet przez telefon można dokonać rejestracji, wchodząc na tiandę.eu, zakładkę na samej górze rejestracja,
I tam krótki formularz. Słuchajcie, bardzo proste dane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu. Pięć informacji, które powodują, że taka osoba jest zarejestrowana u Was. No i co się wtedy dzieje? No, Wy robicie 150 punktów i możecie zrobić tylko z trzema osobami, którzy zrobią po 300 punktów, już macie 1000 punktów, ale oczywiście może to być grupa osób, które będą robić po 50 punktów. To wszystko jest realne. Ważne jest, abyście wiedzieli, że macie wsparcie w liderach, macie prezentację, szkołę startu, macie dużo nagranych webinarów, macie poradniki piękna, macie katalogi online. Wy do wszystkiego macie dostęp. Teraz tylko i wyłącznie ważne jest, aby ustalić sobie cel i konkretnie po każdych stopniach piąć się do góry. Słuchajcie, zbliżamy się do godziny 22. Zgodnie z moją zasadą, 45 minut, krótka dawka wiedzy, emocji, energii ode mnie dla Was. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je teraz dla mnie, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli nie, to widzimy się już w środę na spotkaniu produktowo-rozwojowym z Patrycją, a za tydzień ze mną. Myślę, że za tydzień przygotuję dla Was kolejną dawkę wiedzy. Dzisiaj taki instruktaż, jak wejść w tym nowym miesiącu w 1000 punktów miesięcznie i więcej, krok po kroku, jak to zrobić. Dzisiaj się dowiedzieliście. Kontaktujcie się ze swoimi sponsorami, bądźcie w kontakcie ze swoimi członkami waszych zespołów, waszych grup. Przekazujcie im mnóstwo informacji, bo jest to potrzebne. Kontakt z każdym z was jest bardzo istotny po to, aby prawidłowo wystartować przy nowym rozwoju gospodarki, która rusza po sytuacji, jaka miała miejsce. Także słuchajcie, z mojej strony to tyle. Jeżeli nie ma pytań, to do usłyszenia. Trzymcie się, pozdrawiam. Dobrej nocki.